główna droga prowadząca do świątyni. Pączki lotosu. Kamienne pączki lotosu. To jest jeden z dwóch pawilonów, jak się je tutaj nazywa, do których prowadzi ta główna droga. Miasto zbudowane w X-XI wieku naszej ery, podobnie jak Angkor. I zresztą porównywane do Angkor. I stąd prowadziła droga, 200 km stąd znajduje się miasto Kmerów, Angkor. Co tam się działo za tymi ścianami? Kto wie? A tutaj był kiedyś otwarty dziedziniec, na którym być może przyjmowano posłańców z innych krajów, albo może ludzie przychodzili do swojego władcy, żeby opowiedzieć mu o tym, co ich trapi. To było ponad 1000 lat temu. To jest jeden z tutejszych sposobów zarabiania pieniędzy, nie tylko tutaj, w Tajlandii, w Kambodży, w Birmie i tutaj w Laosie też. Chwyta się małe ptaszki, zamyka się je w klatce i turysta płaci za to, żeby ptaszek został uwolniony. To jest strażnik tego miasta, który stoi tutaj z kamiennym mieczem. Tajowie i Laotyńczycy przychodzą tutaj, żeby złożyć mu coś z wdzięczności w ofierze. Jestem na najwyższym poziomie tego miasta połączonego ze świątyniami, które zaczęło istnieć w V wieku naszej ery. Wtedy zbudowano pierwszą świątynię, potem budowano następne, a potem to miejsce zamieniło się w wielki ośrodek, podobny trochę do stolicy Imperium Kmerów, czyli Angkor. I stąd prowadziła droga, 200 km było stąd, do najważniejszej świątyni w Angkor, czyli Angkor Wat.
To jest jedno z najbardziej zagadkowych miejsc. Wat Phu. Skała słoni. Zagadkowych, dlatego że niewiele wiadomo o tym, kto tu mieszkał, w jaki sposób wyglądało życie tych ludzi, kim byli władcy. Nie wiadomo, dlaczego wyrzeźbiono słonia w skale. Może zrobił to po prostu artysta, który miał natchnienie i taką wizję, a może to miejsce miało jakieś bardzo wyjątkowe znaczenie, a słoń był tutaj duchem opiekuńczym.